pierwszym odcinku cokolwiek ulepisz z piernika, ja ci to kupię. Przecież to proste! No nie jest takie proste, bo słuchaj, musicie zrobić ciasto na piernik. A gdzie jest płyta indukcyjna, żeby zrobić cokolwiek? Ale przecież to się robi w piekarniku! Tylko nie będzie tak łatwo jak zwykle. I macie oczywiście ograniczenie czasowe. No i też macie ograniczenie pieniężne. I to wasze ograniczenie czasowe wlicza się już w robienie masy. Bardzo ważne jest to, że w pierwszej części tego odcinka wypracujecie jako grupa, ponieważ każdemu z was zależy, żeby zrobić to ciasto. No dobra, więc może wylosujmy to ograniczenie. Bardzo się boję. I have 4 minuty. I have 2 minutes. 10 minut. 3 minuty. 6 minut. 3 minutes. 7 minut, let's go! Za 20 zł się zamieniam z Michałem, jestem dobrym kolegą. No i losujemy kwoty. 100 zł. Ja pierdzielę. Ej, możemy się zamienić z powrotem? Możemy się zamienić kwotami za 20 zł. 400 zł. Ja pierdzielę. Ja też mam 200 zł. Let's go. 50. Jest to 500 zł. Nie! Za 100 mogę zamienić Michał z tobą. No to się opłaca, dawaj. Mam dużo rzeczy w swoim życiu i nie potrzebuję za dużo rzeczy. O, to możesz się zamienić ze mną. Ja mam, mało rzeczy w moim życiu. Akurat ta kwota jest dla mnie za mała. Przepraszam bardzo. Dawaj, masz 100. Patrick Swayze. Ej, bo tu potrzebne jest 100 gram miękkiego masła, mamy twarde masło. Lepa! Przepraszam, że mamy zimę. Poczekaj, ogrzeję. Czyli w tym czasie jest jeszcze mniej ciasta! Dokładnie tak. Co? Nie! Nie, ja nie chcę jednak, ja się zamieniam z powrotem. Ciasta! Dobra, ja wiem, że najpierw trzeba dać ciasto, ktoś musi rozłączyć to i to. Jak rozłączyć? Żeby to było 100 gram takiego, wiesz, lepkiego. Uwaga! Możemy to może przeczytać? Czekaj, ile to jest gramów? Do miski wsyp mieszankę do pierniczków, dodaj masło i jajko. 200 gram, czyli Maja rzuca jajko. Czy można prosić o nóż? No problemo. Nie ma noża, dawaj. To będzie 100 gram, tak? To jest 100 gram. 100 gram miękkiego masła, jest przekrojone na pół, tu jest 100 gram. Nie, tu jest jakiś kurna z 20 gram. 100 gram. To co za debil, to ciupy! A co robimy? Czekaj. Wsypuj to! Szybko. Jajo trzeba, wbijaj ktoś, kto robi to najlepiej. Zrobić, ale ja nie wiem nic, co się tam wydarzy. Szybciej, bo nie mam czasu! No daj, pomogę ci! Mam minutę już! Człowieka, dawaj. Dawaj. A gdzie mąka? Kiedy mąka? Mąka do podsypywania tylko stołu trzeba. To posypię już stół. Musisz wziąć coś z moich rąk, bo ja mam dużo, dużo mokrego. No pewnie, że wezmę. Wiecie co, widzowie? Świeży jest chory lekko. No daj mi to! Zostało mi 40 sekund do końca, ja proszę państwa robię płytę winylową. Mi minęła właśnie połowa czasu. Dobra, bierz! Tu ja mam jakąś minutę dosłownie. To powinno być 1 liter. Patrz, ona już ma, jak dodała mąkę. Hello, I'm monkey! Co można kupić za 200? O, ja wiem co! Zrobię kolczyki. Opaskę Mi Band. A może zrobimy jedno? Bo ja bym chciała na przykład, żeby ona wysłała pieniądze na pieski. 9 sekund mi zostało! Kurwa! Nie no, wiadomo. Koniec czasu. Myślicie, że rozpozna? Easy. A bym ci kupił jajko sadzone stary. Za 400 zł? A ja nie wiem, co jest do 200 zł? Mały perfum na przykład. Albo biżuteria. Kosmetyk jakiś. O mamunciu, no powiem ci tak, wiesz co, ja bym ci kupił grzyby. Myślicie, że to wygląda jak pastylka Mi Banda? No. Ja już jakby skończyłam. Jestem królem lepienia pierników! Dobra, tylko zrobię literkę H, której nie dam rady zrobić. Chałupy, welcome to. To wygląda jak opaska Mi Band. Siri, show me Xiaomi Mi Band. Ej, no Mi Band, no. Ja, uwaga widzowie, zrobiłem puder do twarzy z Huda Beauty. Tak. Patrz, jest napis. No i to no nie rusz. No razem! Co? Wy chcecie sos psa? Czemu? Ja ci proponuję, żebyś tą jeszcze stówkę, co ja ci daję, również dał na psy. Daję również. Lukier gotowy. A przecież go trzeba rozgrzać, stary. Dobry. Ten lukier jest jak ja. Gotowy i twardy. Ja pierdzielę. Kuźwa, no ja na to patrzę. I naprawdę się zastanawiam, jakie grzyby dostanę. Ale wiesz co? To wygląda trochę też jak otwieracze. Jakbym na to spojrzał, to bym powiedział, że to płyta. No dobra, ale ty jesteś muzykiem, no. Ja mam jeszcze 3,5 minutki i lepiej sobie bluzę. Ja skończyłem. Myślę, że ten stół jest gotowy. Ja chyba skończyłem, to jak to wygląda? Jak bluza. Bardzo dobrze ci wyszło, Michał. Wika! Bii!
Jedynka! No i kochani, przechodzimy teraz do mojego zgadywania, co zostało ulepione. I patrząc właśnie na pierwszego piernika, wiem dokładnie, co to jest. Michu to jest jednak artysta. Michu miał 500 zł, miał bardzo dobrą kwotę, miał bardzo wysoki czas i to też widać, bo można od razu zgadnąć, że jest to bluza. Przechodzimy dalej i tutaj mamy świeży 400 zł. No patrzę na to i po prostu nie wiem, co to może być. Wiem! Gra! Tylko, że na co gra? Jakie on ma konsolę? Może to też być płyta winylowa? Boże, ale mnie nagle olśniło, dobra. No i teraz tak, mamy tutaj Przemo i Natalka. Przemo ma 50 zł, Nati ma 100 i oni są razem, tak? Tak, to jest całość. To jest całość i oni razem się steamowali, żeby zrobić jeden prezent, tak? Uj. I wydaje mi się, że to jest SOS, czyli pomoc. Czyli 150 zł od Natalki i od Przemka na pomoc Kronisku. Kolejna rzecz, na którą patrzę, jest to od Kurego 200 zł. Mi to wygląda jak ten zegarek taki fitnessowy, który liczy kroki, liczy kalorie i to może być to. I na razie nie wygląda mi to jak nic innego. Maja wylosowała 300 zł. Myślałam, że odgadnę wszystkie rzeczy w tym odcinku, jednak chyba tutaj się pomylę, bo nie mam pojęcia, co to może być. Wiem! Wiem, co to jest! To są pędzle do makijażu! I są dwa, że nie jeden pędzel, tylko pędzle. Jestem wręcz prawie przekonany, że to jest to. I ostatnia już rzecz jest od Olka. Olek wylosował kwotę 200 zł, jak już wiecie. I mamy tutaj coś, co wygląda jak duże ciastko z logiem. Szczerze, Micha się tylko kojarzy z Hilfigerem. Nie wiem zbytnio, co to jest. No bo mamy tutaj po prostu taki kwadracik. Ale co z tym jego Hilfigera mogło być w takim boksie? O tym, co to jest, moim zdaniem dowiecie się oczywiście w dalszej części tego odcinka, także koniecznie oglądajcie do końca. A teraz już lecimy na zakupy. Pierwsza osoba, dla której kupuję dzisiaj prezent, jest to Michu. Jego piernik jest idealny. Widać dokładnie, co to jest. Za 500 zł to myślę, że może minimum dwie bluzy dostać. A co tam jest coś fajnego, że mi tak pokazujesz? Bluzy to są. No dobrze. Ja bym chciała mu coś kupić takiego fajnego, czego jeszcze nie ma. O, albo coś takiego, to jest mega git. O, to jest idealne dla Micha. On w ogóle ma coś podobnego. Ja myślę, że dwie takie polary możemy mu kupić. Wiem, że mu chodziło bardziej o bluzę. Będziemy na pewno widzieć twojego reakcji, czy mu się spodobało, czy nie. Nie, ręce na ścianę. Czekam, nigdy w życiu nie zatwerkuję na twoim filmie. Twerk. Nigdy w życiu. To widzowie chcą to zobaczyć. Widzowie chcą to zobaczyć, zobaczą to na moim Instagramie. Oczywiście, wiecie na Instagram Micha. Twój piernik był najlepiej zrobiony, chcę ci pogratulować. Dziękuję bardzo. Oczywiście spodziewałam się tego po tobie, bo jesteś artystą. Bluza. No oczywiście, że tak. 500 zł. Oczywiście, że tak. Brak marki. Brak marki. Więc brak stwierdziłam, marki. Że kupię ci dwie. O! I bardzo dobrze. I kupię ci takie, które sprawdzą ci się idealnie w tym sezonie zimowym, więc lećmy z pierwszą. Będę przymierzał. Nie dostaję prezenty na imprezie. Przepraszam widzowie, ale to jest jeden moment, żeby wszystkich złapać, okej? Okay? Proszę. A, dziękuję. O, jaka miła! Bardzo ładna! Nie, piękna. No! Ale wydaje mi się, że XL-ka, nie? Wymienimy, nie ma problemu. Super. Ale mam dla ciebie jeszcze coś, co mi się bardzo To ej, powiedz, masz to praktycznie takie samo, no, bardzo nie? Podobne, ale nie takie fajne. No i jest stylowe. No jest, ale wyglądam. No. Wyglądam jak turecki dywan. Pa, pa, pa. Dobra, bardzo mi się to podoba. To ja dziękuję, Wiczko. I kochani, jesteśmy już w miejscu, gdzie będę kupowała prezent dla świeżego. Świeży ma kwotę 400 zł. No i teraz mam pewne zadanie. Wybranie mu gry. Nie znam się na tym kompletnie. Pytanie, czy PS4 można użyć w PS5? Tak. Tutaj ten Spider-Man 2, on tego nie ma. Może wezmę coś, co mi się podoba, bo to jest coś, w co ja faktycznie grałam. I mi się wydaje, że on tego nie ma, bo to dopiero co wyszło. A on cały czas gra w jedno i to samo i to jest... Red Dead Redemption. No, zobaczyłam to i jakoś to do mnie przemówiło. Weź mnie, więc zobaczcie reakcję świeżego, czy mu się spodobało. A jak nie, bywa. Twój piernik był mega ciężki. Jak to? Ej, fajne. To ale to chciałeś? Nie. Nie. A czemu? Płytka. No płytka. I nerwowa. Takie mają dziurkę w środku, a moja nie miała. Niestety, ale jestem zadowolony. Bardzo fajny prezent, dziękuję bardzo, Ligunia. Przemek i Natalka, za 150 zł możemy tutaj coś kupić dla piesków. Myślę, że weźmiemy jedną karmę właśnie dla malutkich piesków, a jedną weźmiemy karmę dla większych, a dla seniorów. I myślę, że jeszcze weźmiemy jakieś przysmaczki, żeby dopełnić tą kwotę. Dzień dobry. Odcinek cokolwiek ulepisz z piernika. Czy ja się nie mylę, że pani się złączyła z Przemkiem i chcecie kupić karmę dla schroniska? Dobrze, czy to jest wystarczająco dobra karma? Proszę zatwierdzić. Wystarczająco dobra.
tak? Czy jest git, bo wziąłem jedną dla seniorów i jedną dla moich piesków, żeby było dla każdego. No to w takim razie dziękujemy za pomoc i przekazuję dla schroniska. Dzięki wielkie, pa! Po pierwsze, patrząc na to, co ulepił z pilnika kury, to od razu wiedziałam, że to jest to. Nie do końca wiedziałam, jak to się nazywa. Wiem, że ludzie to noszą i to jest do ćwiczeń. Tutaj właśnie Paweł mi doradził, że jest to w tym sklepie. Zobaczmy. I faktycznie kosztuje to równe 200 zł. Fajnie, no to jest chyba to, tak? To bierzemy to, kosztuje akurat 169 zł, przecenione z 200, więc mieści się to w naszym budżecie. Lecimy zobaczyć reakcję kurego. Kury ma na imię Patryk. I z tego właśnie powodu kupiłam ci paprykę. Co? No, paprykę? Tą długą, bo to narysowałeś. Naprawdę? Dobrze, dobrze. Dobrze mnie. Dziękuję. Karta. Dzięki. Mam tutaj Olka, pudełko i na nim jest ha, a nic mi nie przychodzi do głowy, jeszcze za 200 zł. Kochani, wiem co to będzie. To będzie firma kosmetyczna, jedyna firma kosmetyczna jaka jest na ha. Huda Beauty, puder. Idealnie jest w tej cenie, 200 zł za puder. Ja wezmę Olkowi ten, który ja używam, jest ha. Ten puder to jest mój ulubiony puder. Lecimy, mam nadzieję, że wybrałam dobrze. Olek, ja z tobą? Tak się składa, że miałam największy problem. No nie. Ale zasugerowałam się literką. No. I zasugerowałam się kształtem. No. I zasugerowałam się tym, co lubię. Okej. Czy jestem blisko? Nie wiem. To było ciężkie, to było takie ciężkie. Jezu. Wzięłam ci w najlepszym kolorze w tym, co ja używam. To jest taki uniwersalny. I cieszę się, że ci dobrze kupiłam. Dziewczyny, super. Jutro będzie taki make-up, że mnie nie poznacie. Także tak no. Jest. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję. Kolejna osoba, czyli Maja, i wygląda mi to tylko i wyłącznie właśnie jak pędzle. No, ewentualnie mogłoby to być jeszcze takie masażery do twarzy. Za 300 zł to naprawdę możemy kupić fajny zestaw pędzli. Pędzle są za 249 zł, więc idealnie. Zostało nam jeszcze tak naprawdę 50 zł. I na przykład tutaj mamy spray do czyszczenia pędzli. Ej, w ogóle popatrz, jest 3 za 2. No, muszę coś jeszcze wziąć i wtedy zapłacę tylko za dwie rzeczy. Wybiorę coś dla siebie. Tutaj jest ten masażer, a co jeżeli to jest faktycznie to? Lubię dwa razy, jeżeli narysowała masażer. Ja nie wydaję siebie ani trochę emocji. Już nie bądź taki, hop do przodu. Ja nie wiedział. Dawaj sobie taki zestawik. Tutaj masz na stopy. No wiem, wiem, na serki, tak. Nie, myślę, że wezmę sobie zestaw maseczek dla siebie. Jesteś ostatnia w dzisiejszym odcinku. Jestem bardzo ciekawa, no. Powiem ci tak, ja wiem, że ty miałeś bardzo mało czasu, ale jak popatrzyłam na to, to od razu wiedziałam, co to jest. Żartujesz? No naprawdę. Ciekawe. To był zupełnie pędzel! To są pędzelki! Nie! Prezent trafiony, mimo że to nie jest to, co... I do tego do mycia pędzli. Dużo bardziej jak pędzel to wyglądało niż jak kolczyki, serio. Jakby wyglądało to też trochę jak grzyby, więc cieszę się, że nie dostałam po prostu 15 kilo pieczary. Dzięki wielkie. Dziękuję ci bardzo. I do zobaczenia na kolejnym odcinku. Pa, pa!